Skąd pomysł na tą ideę? Lubi pani ogród? Lubi pani takie zajęcia ogrodowe? Rozumiem, że to jest takie pani oczko w głowie, tak? Bo ma pani własne. Tak, mam własny ogród, dbam o niego i wiem, ile to daje radości, jak się patrzy na ładną rzecz w swoim obejściu, w swoim otoczeniu. To jest ta jakość życia, która jest albo brzydka, smutna, zadeptana, jak trawniki na większości posesji ulicy Fortecznej, Nadgórnej. I wtedy pomyślałam sobie, coś trzeba z tym zrobić i należy zrobić coś sensownego. Zaangażować ludzi do tego. Oni muszą szanować to, co sami dzisiaj z wielkim trudem posadzą. Bo najprościej jest obdarować ludzi wykonaną pracą przez jakąś instytucję. Kosztuje to zawsze dziesiątki tysięcy złotych i właściwie ze zgrozą możemy obserwować, jak po 2-3 latach przestaje istnieć. Nieuszanowane, zniszczone, zdewastowane. I to wszyscy dbają o swoje. Tutaj dbają o swoje i będą starali się pilnować, żeby to wszystko było w należytym porządku, a my będziemy na bieżąco doradzać. Jeżeli będą jakieś ubytki w roślinie, znajdziemy środki, żeby to uzupełnić. Skąd fundusze na realizację tej idei? Pozyskałam je z Funduszu Polsko-Amerykańskiego Wolność i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych M w Warszawie. Napisałam projekt dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i ten projekt obronił się w konkursie ogólnopolskim. 30 osób przeszło do finału, otrzymało środki, 350 osób odpadło. Czy całość została sfinansowana z tego budżetu, czy musieli Państwo sami coś dołożyć, spartycypować w koszty? Mieliśmy to szczęście, że ten budżet, który otrzymaliśmy w wysokości 10 tysięcy złotych, wsparł nam również pan prezes Różycki, dając na dzisiejszą akcję w zakupie roślin 1000 złotych. Czy trudno było mieszkańców, bo rozumiem, że są mieszkańcy tej posesji, ewentualnie jacyś wolontariusze, zmobilizować do działania? Nie było trudno. Tutaj z tej kamienicy, którą mamy, przy której pracujemy, oraz sąsiedniej kamienicy z ulicy Grunwaldzkiej 1, 2, 3, mieszkańcy bardzo licznie przyszli, nas wspierają. Wolontariuszami są członkowie Towarzystwa Upiększania Miasta oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. I tymto sposobem nie przybyło jeszcze na plac około 10 osób. No niestety pogoda... Sama pani chwyciła za łopatę? To mam w naturze, bo mam ogród, o który dbam, więc tak, no tak. A ta jest już zimna? No przecież to jeszcze nie jest robione. No praca połączona też widzę tutaj z posiłkiem, który chyba będzie się należał tutaj biorącym udział w całej akcji ciężko spracowanym, nazwijmy to w cudzysłowie, robotniku. No spracowany, bo tu niespodzianka w postaci tej ziemi, gruz pod spodem i nie kopiemy dołka na 2-3 ruchy łopatą, tylko trwa to trochę dłużej. Tak, zrobimy sobie... Jakieś skarby wykopię. A może, no tak, to jest przecież góra. Początek góry zamkowej, góry garnizonowej. Spróbujemy, zrobimy przerwę, podczas tej przerwy poczęstujemy wszystkich kiełbaską z grilla, napojami, sokiem, ciasteczkiem. Niektórzy widzę przynieśli ze sobą piwo, dorośli mężczyźni, emeryci, renciści, bo to jest akcja seniorzy w akcji. Seniorzy w akcji, proszę zobaczyć, jak się uwijają. Dalej będzie pani walczyła o jakieś środki, ewentualnie jakieś pomysły? Ciągle i zawsze, dopóki sił wystarczy, uważam, że każdy człowiek powinien być w jakiś sposób społecznie użyteczny. Ja próbuję na różne możliwe sposoby. Ten jest przykładem, że można środki pozyskać z zewnątrz, niekoniecznie trzeba je otrzymać z budżetu miasta. I zapał ludzi jest właściwie nieoceniony, bo oto oprócz tego, że się dzisiaj spotkali, że rozmawiają ze sobą, że się śmieją, żartują, to jeszcze zostanie po nich wymierna korzyść w postaci tego uporządkowanego, pięknego podwórka przed zabytkowym, paradną kamienicą. I to jest ta wartość dodana. Tak, to jest pierwszy etap. W planie jeszcze 3 takie podwórka i 3 mini ogrody, bo jeszcze dzisiaj zrobimy ten tutaj ogródek przy ulicy Grunwaldzkiej. 3 mini ogródki obsadzimy, a potem kolejny etap na wiosnę i tak ciągle. Myślę, że mieszkańcy polubią tę formę odpoczynku i zrozumieją, że jeśli oni sami tego porządku przed własnymi posesjami nie zrobią, to miną kolejne lata i może na to nigdy nie brakować po prostu środków, tak zwyczajnie.